Jakiego to znaku trzeba za szyką celem bronić, a tego zwycięstwa nie podać sobie wydrzeć. Drodzy bracia, za chwilę rozpoczniemy trzecią nocną drogę krzyżową szlakiem Chrztu Polski. Będziemy rozważać mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez które nam wszystko, nam wszystkim słusznie zbawienie i w której objawiło się nieskończone wobec nas miłosierdzie Boże. Będziemy w sposób symboliczny rzeczywistać wezwanie Chrystusa skierowane do uczniów. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Podczas tej 60-kilometrowej nocnej drogi ku poznańskiej archikatedrze na wzór Mieszka I, dzięki któremu zaczęły się dzieje chrześcijaństwa na ziemiach polskich, wspierajmy się duchowo o krzyż, bądźmy gotowi go bronić, jako największą świętość ponieśmy go w przyszłość ku nowym, wielkim polskim rocznicom obecności Chrystusowej Ewangelii w naszych sercach. Modlitwa. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, napełnij nasze serca światłem Twojego Ducha, abyśmy naśladując Ciebie w Twojej ostatniej drodze poznali cenę naszego odkupienia, którego zadatek otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu Świętego, a którego 1050. rocznicę w tym czasie obchodzimy i stali się godnymi udziału w owocach Twojej męki, śmierci i zmartwychwstania. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Sesja pierwsza. Pan Jezus skazany na śmierć. Pełniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Bądź przez krzyż swój święty, świadek Twojej Ewangelii według świętego Łukasza. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatku Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza Króla. Bo Piłat słyszał takie oskarżenia, kierowane pod adresem Jezusa, jednak stwierdził, nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Nie znalazł żadnej winy, a jednak skazał na śmierć. Piłat podpisuje wyrok, po czym czy ci, którzy tak wołają, rzeczywiście są gotowi wziąć odpowiedzialność za niewinnie przelaną krew? Czy wiedzą, co mówią? Czy zdają sobie sprawę, co to znaczy być winnym śmierci? Możemy też spytać, czy warto rozważyć odpowiedzialność Piłata i tych, którzy doprowadzili Jezusa do Niego, skoro miłosierdzie Boże jest większe od ludzkiego grzechu? Miłosierdzie nie zwalnia z odpowiedzialności, ani nie lekceważy zła. Owszem, jakkolwiek wielki byłby ciężar grzechu, Boże miłosierdzie jest większe. Pod warunkiem jednak, że człowiek sam siebie nie rozgrzesza, że nie lekceważy grzechu. Święty Paweł pisze o tych, którzy nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie podaje się usprawiedliwieniu pochodzącym od Boga. Gdy lekceważę zło i sam się zwalnia z odpowiedzialności za nie, zamykam się na miłosierdzie Boże. Wchodzę na drogę nawrócenia, gdy uznaję ciężar grzechu, który jest wielki przez to, że rani wielką miłość Bożą, oraz gdy uznaję, że z mojego serca, według Biblii jest miejsce podejmowania decyzji, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa. Miłosierny Ojcze, powtarzamy słowa świętego Jana Pawła II, prosimy Cię, spraw. Niech w nas na nowo zakwitnie zbawienne poczucie grzechu. Chryste, który przyjmujesz niesprawiedliwy wyrok, daj nam i wszystkim ludziom naszych czasów łaskę wierności, w prawdzie i niedozwól, aby na nas i na tych, którzy po nas przyjdą, spadło brzemię odpowiedzialności za cierpienie niewinnych. Tobie, Jezus, sędzi sprawiedliwy, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,